Rewizję. Zaprasza Georgina Gryboś. Georgina Gryboś audycja rewizje i jest to proszę państwa historyczny moment czyli pierwsza audycja rewizje na antenie radia Kraków. Cóż będziemy robić? Będziemy trochę się rozprawiać z tak zwanymi klasykami literatury polskiej i światowej. Będziemy dyskutować o tym, czy one wciąż cieszą, bawią, uczą, fascynują współczesnych czytelniczki i czytelników. Będziemy starać się rozczytywać, szukać rzeczy, które w tym momencie są absolutnie dla nas Nieosiągalne, może je negujemy, może nas drażnią, a może przeciwnie, to miano klasyka faktycznie jest należne danej powieści czy wierszowi. To będziemy się przyglądać przeróżnym gatunkom i formom, mam nadzieję. No i proszę Państwa, ten pierwszy odcinek będzie ze mną otwierał Rafał Hetman. Dzień dobry, Rafale. To od razu Dzień może dobry. się przedstawimy i, i przywitamy. Reporter, autor książek Izbica Izbica, Las Zbliża się powoli. Pierwsza z tych książek znalazła się w finale nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, ale była też nominowana do nagrody historycznej polityki i nagrody literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Ale Rafał też po prostu jest czytelnikiem i tak naprawdę imię Róży, czyli nasz dzisiejszy temat, Umberto Eco, imię Róży, trafił do rąk i ust Rafała, dlatego że niedawno mówiłeś o tej książce w swoich social mediach, więc pomyślałam, że jest to doskonały powód do tego, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Powiedz, Rafał, Dlaczego ty w ogóle sięgnąłeś teraz po, po imię Róży? Bo... To jest taka może zabawna, może trochę wstydliwa historia, bo ja od imienia Róży odbijałem się chyba dwa razy w, na przestrzeni ostatnich. Kilku, może nawet kilkunastu lat, bo kiedyś tam w takiej wczesnej młodości po tę książkę sięgnąłem, przeczytałem kilka, może kilkanaście stron i, i powiedziałem, że to nie jest dla mnie. I tak było też kilka lat temu. Dopiero kiedy sobie chyba dwa czy trzy lata temu kupiłem takie nowe, świeże wydanie tej książki z posłowiem autora. Mhm. I muszę przyznać, że ja dla tego posłowia kupiłem tę książkę. Przeczytałem ją po to, żeby zrozumieć lepiej posłowie. To był mój główny motyw. Ale okazało się, że ta książka tak mi się spodobała, tak mi się spodobał konstrukt całej powieści, pomysł i po prostu sam klimat, że też zachęcam do przeczytania innych, bo to jest naprawdę bardzo fajna Rzeczy chociażby na kończące się wakacje. Rafale, ja ci przerwę, bo użyłeś takiego określenia trochę wstydliwa historia. Dlaczego w ogóle w takim kontekście to lokowałeś? Dlaczego wstydliwa? No, wstydliwa w tym sensie, że no, za pierwszym i drugim razem nie udało mi się jej skończyć. To jest zawsze jakiś taki kłopot, gdzie, kiedy zaczynasz książkę, przynajmniej dla mnie, i odkładasz ją, bo. No właśnie, albo ci nie podeszła, albo po prostu cię w jakiś sposób zmęczyła. Yy, I tylko w tym kontekście. To nigdy nie odbierałem wstydliwości w takim sensie, że nie przeczytałem jakiejś książki, która na przykład znajduje się na listach książek, które warto przeczytać przed śmiercią. Mm -hmm, o, to, mm -hmm. to nigdy nie był mój motyw <grych> czytania i to mnie nigdy nie zasydało. Raczej Sam fakt, że nie potrafiłeś, przy... jak rozumiem, wejść w ten świat, tak? I że tak. po prostu porzuciłeś. Mm -hmm. Tak, tak, za, ale jakby czułem cały czas, że w tej książce coś jest, no tylko no właśnie, ona była nie na teraz, czy nie na wtedy. E, ona zażarła dopiero kilka lat temu i, i super, i, i polecam, polecam naprawdę, bo to jest taka książka, która łączy, no właśnie, formę kryminału, mhm. dobrze znaną, jasną. Jasną, taką klarowną z perspektywy patrząc samego storytellingu, tak. takiego, wiesz, że mamy jasny cel głównego bohatera, do którego on dochodzi, i my w osiągnięciu tego celu jako czytelnicy i czytelniczki towarzyszymy. No i to jest super, bo są też takie książki, które. Nie mają jasnego celu. Czytamy, i właściwie nie wiemy po co, i do czego zmierzamy. I zmieramy, gdzie nas prowadzi. Nie? Tak. I, I gdzie nas to prowadzi. A tutaj kryminał jest taką formą, no bardzo czytelną, i, i to też pomaga w czytaniu. Jeżeli na przykład treść jest trochę bardziej napakowana jakimiś innymi. Wątkami niż tylko ten kryminalny, a, a w imieniu Róży tak jest, że ten wątek kryminalny, który się pojawia, pewnie o którym za chwilkę powiemy, tak, prawda? Tak, oczywiście. Który jest obudowany różnymi innymi mniejszymi wątkami. Niektórzy twierdzą, że bardziej istotnymi, ważniejszymi, a niektórzy uważają, że może mniej, że ten kryminalny jest najważniejszy. No, to jakby. To można mało zostawić tym, czytelnikom, tak, na co to uwagę. mało to jest uwagę. istotne, nie będziemy mm. tego rozstrząsać, rzeczywiście. No ale y, rzeczywiście to jest taka nika, która, która prowadzi czytelnika do y, obiecanego celu, bo też nie możemy powiedzieć i chyba nie chcemy zdradzić, czy na końcu ten cel zostaje osiągnięty, osiągnięty bo, tak. y, bo to też jest książka w pewien sposób przebiegła. Tak, o, tak, prawda, tak, tak, to, to prawda, to prawda. Ja Państwu jeszcze dopowiem, skoro padło już określenie kryminał, to z takich informacji, które możecie śmiało znaleźć w sieci, wpisując po prostu imię Róży. To jest książka, która jest debiutancką powieścią Umberto Eco. Została wydana po raz pierwszy w Mediolanie w 1980 roku. W Polsce pojawiła się w roku 87, a w tak zwanym międzyczasie, w roku 86, pojawił się film z Seanem Connerem w roli głównej, który na pewno... Większość z Państwa doskonale zna. Film sobie na razie zostawimy, bo, bo pracujemy z książką. Zostańmy przy kryminale. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale ja często mam, że kiedy mówi się o imieniu Róży, to pozbywamy się już gatunku. Tak jakbyśmy nie chcieli umniejszyć książce eko, wrzuceniem w powieść kryminalną, która w tym momencie kojarzona jest raczej z rozrywką, chcemy tutaj zrobić taką bardzo mocarną, pomnikową obudowę właśnie tej wielkiej literatury, klasyki literatury, tak zwane wielkie słowa i mocne słowa, ale mam wrażenie, że one wcale nie przysłużyły się imieniu Róży jako powieści, która może bawić. I tutaj zacytuję, państwu fragment posłowie o którym autora o którym mówił Rafał jest tam pod tytuł Zabawa pierwsze zdanie brzmi chciałem żeby czytelnik się bawił no tak dla mnie dla czytelnika takim jakim ja jestem to rzeczywiście ten wątek kryminalny był najciekawszy i też chyba najważniejszy, najważniejszy też z takiego punktu widzenia, z którego ja bardzo często czytam książki, żeby zobaczyć, jak ta, jak ta książka została skonstruowana, żeby troszkę się też. Nauczyć budowę jakiejś fabuły. I, mhm. I kompletnie nie mam problemu z tym, że y, tę książkę określa się jako kryminał, i że tą przede wszystkim o, określa się jako kryminał. Y, jak na przykład w, piszą sobie Państwo imię Róży w Wikipedii, to tutaj, jako typ utworu, y, jest określenie powieść kryminalna. No to y, y, chyba. Całkiem okej. Okay. Mamy do, do czynienia y, całkiem okej, okay, w sensie, że trafnie, bo y, rzeczywiście mamy do czynienia z powieścią, a nie takim typowym kryminałem, który bardzo często jest wydawany w seriach i, 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 i który y, na przykład spaja postać głównego bohatera. No i, i rzeczywiście jest tutaj w, tej, w tym imieniu różna historia kryminalna bardzo ważna, kluczowa ona ona spaja wszystkie inne wątki, więc. Y, nie mam problemu z tym kryminałem i, i, i w ogóle też ani nie biorę udziału w takich dyskusjach, ani mnie nie, one nie interesują, mhm. kiedy, kiedy próbuję się no właśnie jakoś umniejszać. Kryminałowi, jako gatunkowi, sam chętnie z tych y, szkieletów, z tych schematów kryminalnych, bym korzystał albo być może będę korzystał w przyszłości, kiedy będę pisał jakąś książkę, bo one są bardzo nośne, bardzo atrakcyjne. No, sami reporterzy, no, powiedziałeś, że, y, że jestem związany jakoś y, właśnie z reportażem poprzez te tak. dwie książki, które napisałem, no to reporterzy bardzo często robią śledztwa reporterskie i budują swoje opowieści książkowe, reporterskie, w oparciu właśnie o schemat kryminału, bo on jest nośny, on jest pojemny, no i jest atrakcyjny, no właśnie nie wiem czy bawi, ale na pewno bardzo wciąga, interesuje tak. i pochłania czytelnika, więc tak, no kryminał? Super, o. To, przyjrzyj... to przyjrzyjmy się w takim razie temu, co się dzieje z tą akcją i skupmy się na wątku kryminalnym. Dla przypomnienia pewnie części z Państwa, dla tych, którzy jeszcze nie czytali, będziemy briefować, ale nie będziemy robić spoilerów, bo cała idea w tym, żeby Państwo sięgali po te książki, o których rozmawiamy. Przenosimy się zatem do 1327 roku, do Włoch. Proszę sobie wyobrazić dość ponure opactwo benedyktynów, Mamy tydzień na to, żeby rozwiązać, nie rozwiązać zagadkę z naszymi głównymi bohaterami, z Franciszkaninem Wilhelmem z Baskerville, Anglikiem i jego uczniem, nowicjuszem Adso z Melku, który przez swojego ojca został wysłany na nauki właśnie do Wilhelma. Oczywiście w trakcie historii i, i rozwoju akcji dowiadujemy się co nieco, zwłaszcza o Wilhelmie z Baskerville i myślę, że przy nim się zatrzymamy, bo tak jak przed włączeniem mikrofonu, z Rafałem rozmawialiśmy, niejako ta postać jest skonstruowana w taki sposób, jak współcześni bohaterowie kryminałów, takich, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli dojrzały mężczyzna z przeszłością, który dysponuje albo bardzo dużym intelektem, pewną błyskotliwością, czasami niekoniecznie go lubimy od pierwszych stron, rozwiązuje właśnie zagadkę kryminalną. I ja mam takie skojarzenie z Wilhelmem. Nie wiem, jak u ciebie. No tak, to, to jest taki genialny jak go nazwać, no, myśliciel, który e, czasami łączy wątki w sposób logiczny, a mam wrażenie, że w niektórych przypadkach jakiś taki metafizyczny, no tak, tak bym to nazwał. Mhm. Ale w ogóle zanim przejdziemy jeszcze w ogóle do, 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 e, do treści, do, do tych głównych bohaterów, ja chciałbym wrócić do tego posłowia, o którym ty powiedziałaś. Mhm tym nowym wydaniu Imienia Róży, w którym Umberto Eco wyjaśnia, jak pisał tę książkę, tak. dlaczego tak, a nie inaczej. I, i tam jest bardzo taki ciekawy wątek, wątek, w którym on mówi, że tak mniej więcej pierwszych 100 stron jest napisane tak, szukam tutaj dobrego słowa, może jak sitko, jak sitko w takim sensie, które ma przesiać czytelników Najwytrwalszych, tylko <laughs> tych, którzy naprawdę mają ochotę poznać tę historię do końca. Bo rzeczywiście jest tak, i może to jest powód, dla którego mnie ta książka odrzuciła pierwszy i drugi raz, że ta, ten, ten wstęp, te pierwsze 100 stron jest no takie mniej atrakcyjne troszeczkę, trochę się wlecze, ta, ta, ta akcja się. Nie rozwija tak szybko, jak płynie później. No i właśnie, i można z tą książką się rozstać, nie pokonawszy tych pierwszych stu stron, co oczywiście odradzam, bo później jest lepiej, jest ciekawiej i naprawdę jest wciągająco. No ty, więc tylko tak przestrzegam. Ale powiem ci, powiem ci, że o tyle na przykład ja się z tym nie zgadzam, że ja na przykład miałam wiele przyjemności. Przytoczę Państwu na przykład ze strony 68 trzymajmy się tej magicznej setki. Takie zdanie. Ciała i członki zamieszkane przez ducha, oświecone objawieniem, oblicza wzburzone zachwytem, spojrzenia rozpalone zapałem, lice rozpłomienione miłością, źrenice rozszerzone od błogości, ten porażony przyjemnym osłupieniem, tamten przeniknięty osłupiałą przyjemnością, ów przeobrażony oszołomieniem, jeszcze inny odmłodzony przez uciechę, a wszyscy wyrazem twarzy, ułożeniem szat, ruchami i wytężeniem kończyń wyśpiewywali pieśń nową. Wargami płotwartymi w uśmiechu wiecznej chwały. Mnie to bierze. No mnie nie. Dla mnie to jest trochę taka, taka ale to jest wata. To piękna tak jest, zabawa. Okej, tak, okej, okay, okay, spoko I rzeczywiście no, wprowadza może w klimat, ale ja już bym chciał wiedzieć. Już byś zachuje. chciał dalej, no tak. Tak, no tak, tak. tak więc, więc rzeczywiście ja się niecierpliwiłem. No ale tak jak mówię, później jest ciekawie, później jest zaskakująco, bo. To też jeszcze możemy powiedzieć, nie zdradzając fabuły, no bo skoro mamy kryminał, to zapewne Państwo się domyślają: mamy jakieś zabójstwo albo jakąś śmierć. O, i tu chyba lepiej powiedzieć jakąś śmierć, mm -hmm. bo od początku nie wiadomo, y, czy ta śmierć, mnich, który. Nie żyje, którego ciało zostaje pierwsze znalezione, bo jest tak. więcej śmierci, to też jest, warto wspomnieć. Będzie więcej tych śmierci, jeżeli Państwo doczytają do końca. To pierwsze ciało to nie, nie wiadomo, czy to jest zabójstwo, czy to jest samobójstwo, czy to jest nieszczęśliwy wypadek. No i właśnie ten Wilhelm, który jest taki bardzo, bardzo no, mądry, inteligentny i przenikliwy. Przede próbuje... wszystkim przepraszam, że Ci wejdę w słowo, mhm. ale taka jest przecież też idea. Tego, żebyśmy sobie trochę poprzeszkadzali. Przede wszystkim Wilhelm uosabia coś, co jest w drugiej albo w pierwszej, w zależności co Państwo będą chcieli z tej powieści wyciągnąć, uosabia postęp, zmianę, ruch, wyjście poza religię, czyli dysponuje takim myśleniem, które nie ogranicza się tylko i wyłącznie do wiary, do tego, co jest narzucone. Pamiętajmy, że Święta Inkwizycja wtedy działa, zresztą ma ważną rolę do odegrania w tym filmie. Sam Wilhelm zresztą maczał co nieco swoich palców w początkach Świętej Inkwizycji. I wydaje mi się, że to jest też rzecz, na, na której warto się skupić, bo ono nam daje też z kolei tło historyczne, czyli z kim mierzył się człowiek, który chciał być człowiekiem światłym, który chciał. Posiąść wiedzę, który był ciekawy świata i który pozwalał sobie na wyjście z ograniczeń narzuconych przez Kościół w tamtym też okresie. To jest Wilhelm. Tak no tak, myślę. to ja tutaj już właściwie nie mam, nie mam co dodać. I właśnie taki Wilhelm, taka postać mierzy się z rozwiązaniem tej zagadki. A do tego to też możemy wspomnieć. No, powiedziałaś, że przybył do tego opactwa tak. ze swoim. Uczniem, a co? Który jest właściwie narratorem tej opowieści, tak. bo to też warto wspomnieć, że to Aco z jego perspektywy tak, to on opowiada historię. Tak już go. będąc w zaawansowanym wieku, natomiast powraca do czasów, kiedy miał bodaj 17 lat, dobrze pamiętam. No i jakoś tak, i oczywiście pamięta Młow wszystkie dialogi, wszystkie szczegóły <laughs> i, i, i idealnie to relacjonuje. Tutaj jest też taki wątek właśnie między Wilhelmem i Aco no takiego mistrza i ucznia prawda tak. którzy y, którzy ze sobą współpracują jeden się od drugiego uczy y, i dzięki temu my jako taki naiwny czytelnik, który nic nie wie o, o włoskim opactwie benedyktyńskim z XIV wieku, może się wiele, wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Więc to też jest taki całkiem sprytny pomysł u Umberto Eco, żeby, żeby w ten sposób nam przemycać informacje. Ta zagadka, o której już chyba więcej nie powiem, bo już boję się, że, myślę, że, że zdradzę. Myślę, że możemy powiedzieć o tym, że ma ona związek z biblioteką i biblioteką. Biblioteka też, być może Państwu coś tutaj podsunę, ale biblioteka wydaje mi się, że też warto, aby była akurat w tej książce czytana jako po prostu wiedza, jako taka i dostęp do wiedzy, bo to też pokazuje, czy dopowiada pewne, pewne tło filozoficzne, które, które tutaj ma miejsce. Ale tak, biblioteka, księgi mają tutaj bardzo, bardzo duże znaczenie. Tak, i właściwie Giną mnisi. Tak, kolejne ciała są znajdowane. Zagadka staje się coraz bardziej skomplikowana, mimo że, mimo że no już poznaliśmy sporo całej historii. No i możemy tylko powiedzieć, że zakończenie jest. Być może zaskakujące, na pewno robiące wrażenie, i nieoczywiste, bo nie byłaby to tak chętnie czytana książka, gdyby. Była oczywista. Ona nie jest oczywista. W międzyczasie, Na wielu po poziomach też, nie tylko tak, jeśli chodzi o w międzyczasie. Tak, w międzyczasie brnąc czy, czy płynąc przez tą fabułę, poznajemy też inne wątki filozoficzne czy teologiczne. Tak. Nie bójmy się tych słów, bo one są jakby dobrze przedstawione w zjadliwy sposób. To, to tak. nie są wielkie traktaty, przez które się musimy przebijać. Poza tym one nam pokazują, proszę państwa, też wątek, w którym my żyjemy i perspektywa XIV wieku okazuje się, że jest bardzo współczesną perspektywą. Myślę, że Umberto Eco zdawał sobie sprawę z tego w momencie pisania tej książki. Doskonale my będziemy sobie zdawać z tego sprawę teraz. Prostym przykładem jest niezwykle istotny wątek w tej książce, czyli kwestia ubóstwa w kościele. Jest tam oczywiście skra Podejście Braci Apostolskich do tegoż tematu, ale też jest przedstawicielstwo papiestwa, czyli czegoś, co do, do tej pory uosabia tak naprawdę siłę, ale też po prostu finanse Kościoła i tego, na co wielu z nas, wiele z nas się nie zgadza, a przynajmniej ich to niepokoi, czy działa niejako sprzecznie z ideą. Taki też wątek zauważycie i będziecie mogli rozważać w trakcie czytania. My się tutaj troszkę śmialiśmy z Rafałem, że to jest takie odbicie do złote, a skromne, czyli tego już bardzo, bardzo rozpoznawalnego i znanego cytatu skleru, więc tak naprawdę ten temat, który opisuje eko w latach 80., sięgając do XIV wieku, w 2024 wciąż nas zajmuje. No tak, nie, nic chyba nie, nie mogę ponadto dodać rzeczywiście, ale oczywiście, jeżeli ten wątek nikogo nie interesuje, to też warto sięgnąć po książkę. No, z racji tego, że ta e, tajemnica tych śmierci jest na tyle ciekawa, że pociągnie nas do końca naprawdę sprawnie, i te drugorzędne wątki mają znaczenie, ale nie kluczowe, o, tak bym powiedział. Myślę, że po prostu dla, dla, dla samej próby podejścia czy przekonania się, jeśli Państwo mieli na przykład jakieś wahania, żeby potraktować to w taki sposób, jak rozrywkę, jak dobrą literaturę, dobrą zagadkę, świetnie skrojonych bohaterów, których obserwujemy, których jesteśmy ciekawi, w dodatku w naprawdę intrygującym miejscu z tym sznytem historycznym, no to wydaje mi się, że bardziej nie będziemy w stanie Państwu zareklamować tak naprawdę tej książki. Natomiast to, jak wiele czasu uważny czytelnik lub czytelniczka poświęcał na to, żeby badać co pomiędzy, albo sięgać do wątków kościelnych, czy też na przykład formacyjnych, bo, bo to też warto, warto powiedzieć, że to nie tylko dylematy związane z ubóstwem, z ciałem, z potrzebami, z popędem, z tym tak naprawdę uczłowieczonym też wizerunkiem kościoła, no, mnie się wydają te, te wątki niezwykle intrygujące zwłaszcza, że mogą nam umknąć, dlatego, że właśnie śledzimy tę wartką y, opowieść kryminalną. No tak, to, to rzeczywiście y, może umknąć, ale, ale no właściwie, y, właściwie nawet gdyby to... To nic to, się nie stanie. To, to nic się nie stanie, oczywiście. Y, te, też warto wspomnieć, że Umberto Eco, który w ogóle badał średniowiecze i ten okres, bardzo dobrze go odwzorował. To nie jest tak, że Umberto Eko wpadł na pomysł napisania imienia Róży i dopiero zaczął badać ten XIV czy XIII wiek, jak to tam wyglądało w tych opactwach, tylko on wcześniej się tym zajmował, bardzo dobrze znał ten świat, ten okres i w związku z tym mógł świetnie napisać imię Róży po latach. Więc to jest też książka, która bardzo wiernie. W miarę oczywiście możliwości odzwierciedla tamten czas. Ja Państwu na koniec tylko polecę książkę, którą zdaje się oboje z Rafałem trzymamy w rękach, czyli Umberto Eco imię Róży, oficina Noir Sir Blanc". I to wydanie zawiera rysunki, posłowie autora, i sporo możemy sobie tam też wychwycić, jeżeli będziemy oczywiście tak rozsmakowani w lekturze, smaczków, dopowiedzieć sobie nieco historii i być może więcej poszperać. Poza tym jest po prostu. Przepiękne, więc zachęcam. Tak, i warto dodać, że tę książkę można znaleźć w bibliotekach. Myślę, że w każdej bibliotece jest to książka, bo skoro mówimy o książkach, które są klasykami lub pretendują do tego, żeby być klasykami, no to ta książka. Chyba się już uklasyczniła. No, między innymi dlatego, że w każdej bibliotece, wydaje mi się, jeden egzemplarz się znajdzie, więc nie trzeba wydawać pieniędzy. Można pójść za darmo, sobie te 700 stron przeczytać. Do czego zachęcamy oczywiście oboje z Rafałem. Proszę Państwa, pierwsze koty za płoty imię Róży Umberto Eco. Mam nadzieję, że pójdzie w świat i sięgną po tę książkę ci, którzy być może dotychczas byli nieprzekonani. Gwarantuję ciarki i zapierającą dech w piersiach. Historię, więc zachęcamy z Rafałem Hetmanem do czytania. Bardzo Ci Rafale, dziękuję. Dziękuję. A ja żegnam się z Państwem po pierwszej audycji Rewizji w Radio Kraków. Program realizował dla Państwa Grzesiek Dąbek. No i mówi do widzenia, mówiące te słowa Georgina Gryboś. Do usłyszenia.